Głównym inicjatorem pomysłu Kawałek Wrocławia jest pan Maciej Kaczmarski, który jest wielkim lokalnym patriotą naszego miasta i nawet wiem, że pomimo tego, że był często namawiany, żeby się przenieść do stolicy, tak, no to jednak uparcie odmawia i tutaj chce być i zostać. No i stąd ten pomysł na promocję Wrocławia, który wydaje mi się jest bardzo taki sprytny i pomysłowy. Wygrała piosenka zdaniem Kapituły najlepsza. Mam nadzieję, że wrocławianom też ten wybór się spodoba. Jest to piosenka Marceliny, którą dzisiaj za chwilę usłyszymy. Kawałki Wrocławia, tak jak było napisane, opisz swój kawałek Wrocławia, niczym się tam nie sugerowałam, nie słuchałam innych hymnów, bo też mnie o to pytano. Tylko napisałam po prostu o takich swoich miejscach, o mniej więcej tam właśnie okolicy Parku Południowego, gdzie mieszkałam, swoje kluby, przyjaciół, z którymi się spotykałam, którzy są też muzykami dosyć takimi dla Wrocławia charakterystycznymi i o tym sobie napisałam. Myślę, że refren jest chwytliwy. Ja piszę dosyć charakterystyczne melodie i mam też charakterystyczną barwę głosu, więc rozumiem, jeśli na przykład komuś może też nie podpasować, też to gusta się nie dyskutuje, jest tyle ludzi, tyle zdań. Także na pewno nie będę mówiła, że jest to taki hymn, który wszyscy muszą pokochać, aczkolwiek został wybrany, więc coś w tym jest. Mieszkałam tutaj jakieś 6-7 lat, zawsze z tymi szacunkami mam problem. W każdym razie zawsze marzyłam o tym, żeby to tutaj mieszkać. I po maturze przeniosłam się do Wrocławia, mimo że studiowałam w Katowicach zaocznie. Także to było takie moje miasto gdzieś tam marzeń. I też się znacznie odbiło też na tym, co tworzę, bo tutaj właśnie pierwszy mój zespół, pierwsze kompozycje. Bardzo duża była różnorodność, tak? Bo było to 214 utworów i można powiedzieć we wszystkich stylach, od poezji śpiewanej i powiedzmy hip-hop. Także wybór był ciężki. No oczywiście w większości były to takiej średniej jakości, natomiast no to czołówka niewątpliwie była bardzo przyzwoita i tutaj mieliśmy dość duży kłopot, żeby wybrać tą najlepszą. Piosenka jest to o chwilach, czyli o zbiorze momentów, które tworzą najbardziej wartościowe fragmenty naszego życia. Łukasz Damrych, współtwórca utworu i ja, takich chwil związanych z Wrocławiem mamy bardzo wiele. Natomiast myślę, że jest to na tyle uniwersalna treść, że każda osoba może się w mniejszym lub większym stopniu utożsamić. Na pewno ludzie młodzi, ci, którzy zaczynają studia, ci, którzy te studia kończą, którzy wiążą sobie swoją przyszłość z tym miastem, na pewno mogą znaleźć w tym utworze właśnie ten spokój, oddech, kilka luźnych przemyśleń i dużo dobrej energii. Tutaj chcę zostać ja, choć wiele pięknych dni. Napisałam to, co stwierdziłam, że mogę zrobić od serca. Muzyka, którą ja tworzę na co dzień, jest, no nie da się ukryć, dość niszowa. I ta piosenka też wydawała mi się taka, więc jestem i tak zdziwiona tym wyróżnianiem i bardzo się z tego cieszymy z zespołem. Wyszłam z założenia, że chcę napisać piosenkę, która wyjdzie jakby z serca osoby mieszkającej tutaj całe życie. Więc zrobiłam rekonesans wśród moich znajomych i rodziny, która tutaj całe życie jest, bo ja pomieszkiwałam we Wrocławiu przez kilka lat, aczkolwiek nie byłam tu cały czas, chciałam usłyszeć, jakie są emocje ludzi związanych z tym miastem od urodzenia. I z tego punktu wyszło moje pisanie. Są to różne jakby wartości, które przyciągają do tego miasta. Usłyszałam różne opinie, niektórzy lubią to, że tutaj się dużo dzieje, że jest kultura, że muzyka, ktoś inny mówi, że nie ma piękniejszego miasta na świecie. Takie różne opinie. I miasto pełne krasnali, kościół, który się palił, że palecznie bezdurna idzie, nic zapasurna ma miłość. Piosenki wybierało jury w tym pierwszym etapie, w którego skład wchodził dyrektor artystyczny Polskiego Radia, pan Jelicki.
przedstawiciele Akademii Muzycznej, organizatorów, czyli no, znaczna część jury to byli fachowcy z branży. Natomiast potem dokonywało wyboru kapituła, której w pracach oprócz pana Macieja Kaczmarskiego brał udział także pani Ewa Michnik, czyli dyrektor Opery Wrocławskiej, pan Krystian Kiełb, rektor Akademii Muzycznej, pan Konrad Miela, nie trzeba przedstawiać, pan Zbigniew Czojda i kabaret Elita, więc no, osoby, które wiele o muzyce wiedzą. Jakbyśmy wzięli różne miasta, przynajmniej polskie, tak, to właściwie żadne nie ma szlagieru. My mamy niebieskie tramwaje z pani Koterskiej, ale może dzisiaj coś nowego się zdarzy. Znaczy, czy ten konkurs, który zorganizowała rzetelna firma, to jest jakiś fajny pomysł, bo to tak naprawdę jest to jeden ważny sens. Tak? To wywołuje aktywność Wrocławia. Dla mnie ten konkurs pokazał to, że bardzo dużo ludzi, nieważna jest motywacja, bo motywacja wiadomo była finansowa, natomiast bardzo dużo ludzi, jeżeli jest dobrze zmotywowany, potrafi tworzyć. Potrafi tworzyć swoją autorską muzykę, więc uważam to za największy sukces tego konkursu. Nie to, że ktoś wygrał, ktoś przegrał, po prostu to, że było tak strasznie dużo zgłoszeń i że ludzie strasznie się uaktywnili i to jest bardzo pozytywne, bardzo fajne. Na pewno będziemy chcieli kontynuować to w przyszłych latach. Też mamy trochę tutaj ciekawych doświadczeń, które zdobyliśmy, dzięki czemu będziemy mogli zrobić to, podejrzewam, jeszcze fajniej, jeszcze z większym rozmachem, chociaż przyznam, że tegoroczna ilość zgłoszonych utworów i tak nas bardzo zaskoczyła. Chcemy, żeby to było trwałe wydarzenie w życiu kulturalnym Wrocławia. Liczymy na to, że finał następnego konkursu będzie w czasie Dni Wrocławia w czerwcu już, czyli troszeczkę przyspieszymy to. A dlaczego? Dlatego, że no, tak duży odzew, tak duże zainteresowanie i tak dobry poziom tych utworów sprawił, że doszliśmy do wniosku, że warto kontynuować ten konkurs.